Dobra. W każdym razie, co tutaj były zrobione? Pierwszą rzeczą wizualną, która była zrobiona, to był zrobiony miech. Tak wygląda ten stary, wyjęty, zdemontowany. Jak widać, już kawał dziada z niego był. Aktualny miech z Wiktorii, inny, którą kupiłem specjalnie do tego celu, został poprawiany. Wszystkie tutaj kalika, które odłaziły, zostały poprawiane. Same narożniki zostały doklejone z powrotem, tak dla pewności, żeby się nie rozpadło. Będzie to działać? Będzie. Tak samo przecież uszczelka, dorabianie, zakołkowanie miecha. Mechanika basowa. Tak, trochę pogrzebałem przy mechanice, jednak ciężko pewne rzeczy przy tej mechanice zrobić. Z powodu tego, że to jest mechanika od Wiktorii i z powodu tego, że ona jest wychodzona już dosyć mocno. No ale co dalej? Może zerknijmy do środka. I proszę bardzo, ostatnie zerknięcie. Oczywiście, wszystkie plastiki są. Jest to... Dobra, do tego tematu, co jest zrobione, wrócę podczas prezentacji. O, proszę bardzo. Są i te basy. Nawet uszczelka jest elegancko zrobiona. Dobra, składam. I tak to wygląda w środku. Zostały założone wszędzie plastiki. Po lewej stronie od akordów też są założone plastiki. Tu są skórki założone normalnie od niskich basowych. Tutaj wszędzie są plastiki, nowy wosk, strojenie. Tak, podstroiłem to. Jednak to jest bardziej kompensacja tego brzmienia niż strojenie, bo te głosy były dosyć mocno zadrapane. Dosyć mocne rowy były i żeby one się nie połamały, nie mogłem ich bardzo dostrajać. To też jest tego kwestia. Ale akordeon na pewno dużo lepiej stroi niż było. Zresztą pod koniec filmu podeślę link do filmu, który był na temat tego akordeonu na samym początku. No, coś jeszcze zagrać? No, można by coś jeszcze zagrać. Tak, wszystkie chóry. Wygląda. No i co do na przykład o ten. Właściwie ta dolna oktawa jest najbardziej dostrojona z całej reszty, bym powiedział. No i co? Tak samo pasek basowy został poprawiony kawałkiem skóry, żeby się wygodniej korzystało z tego. Te paski są raczej do wymiany. Ale tego nawet prawiać nie będę. I tyle by było, jeśli chodzi o te Wiktorie. Narobiłem się trochę, przyznam. Jeśli chodzi o dekawki czy klawiaturę, to było nic nieruszane. Są w takim stanie, w jakim były. Oczywiście mechanika basowa była regulowana. Chyba wspomniałem wszystko, co powinienem wspomnieć. Mogłem o czymś zapomnieć. Na pewno też i uszczelka, i miech był kołkowany. Bo przecież był przekładany. Dobra. Tyle było. Ja wiem, że to są potknięcia. Ale ja nie gram na klawiszowym. Dobra, tyle było. A filmiki trochę rzadziej wychodzą względu tego, że coraz mniej czasu znajduję na to. Ale staram się bardziej treściwe, a nie lanie wody robić. Dobra, tyle było. Skończyło się. Hej, cześć!